Hej, na początku chciałbym jeszcze wspomnieć i podziękować Wam za to, że ostatni odcinek z GTA 5 na moim kanale odebraliście tak fajnie i tak dużo lajków, zostawiliście i tak dużo pozytywnych komentarzy na temat tego, że ma być więcej GTA 5 na moim kanale, czego się nie spodziewałem, no bo wiecie, to kanał już troszkę CS-owy, więc może zawrzyjmy taki układ. Jeśli pod tym filmem zostawicie swojego lajka, to ja przynajmniej raz w tygodniu postaram się wrzucić GTA 5 na mój kanał. A teraz zapraszam do oglądania. Witajcie w kolejnym filmie z GTA Online z ekipą Yoshi oraz Imir. Halo. Ostatnio chłopaki bardzo podziwiali i bardzo im się spodobał nowy samochód, który im pokazywałem, więc teraz kolejna sprawa i znowu musimy skakać od razu, już. Daleko nie lecimy, lecimy. Już. Tym razem kolejne auto, tym razem bardziej może nie skaczące. To fajna misja. Dobrze, a więc pomijając ten wstęp, będzie dzisiaj auto, którym można w sumie nawet wszystko, też można powiedzieć, że wszystko, bo można latać. Jest to auto z napędem rakietowym. No, latać co prawda od razu tak nie można, ale ma po prostu napęd rakietowy, ma wielką w dupie rakietę, więc to chyba powinno wystarczyć, jeśli chodzi o opis tego auta. A może pływać? Nie, przestań. To w następnym odcinku. Chłopaki, nie mogę wylądować. Co jest Yoshi z tobą? Twoimi umiejętnościami. O nie! Shift! O! Dobra, jestem. No dobra, więc tutaj o co chodzi? Mamy trzy cele, pewnie będą trzy cele, albo dwa cele, zależy. No i każdy będzie miał swój i po prostu będziemy mieć na telefonie aplikację, którą będziemy musieli zhakować. Okej, okay, jaki cel bierz? Dzięki. Spoko. Ogólnie no, napęd odrzutowy jest tym. Czemu Yoshi wysiadłeś? To jest przypadek. Okej, okay, jaki bierzecie cel? Bo ja biorę... C! Okej, to ja biorę w takim razie A. Może, bo to najdalej. To ty weź B, Yoshi. Nie, co? Pod przyciskiem E używacie... No chyba już się skapnęliście czego. Ja tak. Tak, i mnie zdecydowanie tak. Kurwa! Yoshi chyba teraz też się skapnął. To teraz ja! Kurde, zobaczcie, jakie to jest piękne. I w tej chwili to jest najszybszy samochód w GTA Online. Co prawda, no nie. Da się go na wyścigi? Nie da się go brać na wyścigi, absolutnie, ale jest to najszybszy samochód. A czaisz wyścigi z tych samochodów? O kurde, to by była jawna. Kurde, bo. Na czym się hakuje? Na H. Zobaczcie, kurde, mogę nawet nim latać praktycznie. O kurde, no nie! To jest piękne. Ale mam daleko ten cel, ja też mam daleko, powiem ci, więc jesteśmy razem. Tylko Yoshi ma blisko. Znaczy, przyspieszenie, no szybkie tak samo w sobie to może nie jest, ale przyspieszenie ma genialne. No. Dobra, jest już cel. Ile kosztuje? Też drogo, też pewnie powyżej 2 milionów. Strzelają do ciebie? Nie, to możesz ich zastrzelić. Aha, mam z tego? Aha, mam znaczy, kurumę, nie tego, nie zastrzel, nie? Pod H się hakuje. Że tak powiem, dobra, użyję w sumie sobie tego. Już masz? Tak, ja już 25% mam. A ja jeszcze jadę, tak daleko mam. Dobra, ja nawet nie mogę strzelać do niego. Ej, bo ja zginę, kurde. Ała, ginę. Nie, bo ja zginę, kurczę, ekwipunek, przekąski. Ja muszę troszkę sobie podboostować HP, bo tu za... Ja chyba też zginę. Dobra, ale wróciło mi do starych procentów, więc spoko, że to nie jest tak, że od nowa. Okej, 100%, także mam zaliczone, notowane. Teraz mogę wam pomóc. A ja w tym czasie mogę się bawić, kurczę, tym pięknym samochodem, jakie to jest cudowne. Boże, szkoda, że to się jeszcze tak ładuje, jakby to było tak w nieskończoność. Ohoho. To by było po prostu, no aż za dobre. Siemano, Yoshito, Majosze. Zobacz na to, ja cię proszę. Patrz, no. Wchodzisz tutaj, bierzesz rakietę i lecisz! Jakie to jest piękne, kurde. 500 metrów nad ziemią, nad więcej, co ja mówię. O kurde. Odpada. Jak ci idzie hakowanie? 25 około, tylko że co chwilę mnie ten van ubija, wiesz? Dobra, ja kolejny wyskok robimy, kurde, lecimy do góry. Zobaczcie. A mogę zabić później tego vana, czy nie? Chyba tak, tak. Ogólnie, kurde, można wlecieć chyba nawet na najwyższy budynek, jakby się tak uprzeć. Dobra, Imir zhakował, wszyscy zhakowali, to teraz musimy tylko dojechać na miejsce i jeszcze się troszkę postrzelać. Nie wiem jak będzie najszybciej, ale wydaje mi się, że na pewno nie w ten sposób, kurde. O Jezu, prawie walnąłem w skakie. Jeżdżę po ścianach, epicko. Jezu, zaraz rozwalę ten samochód, Dobra, uwaga, tutaj przyjechali oponenci, Jezus, ale się w nich wrypałem, kurczę. Ja jeszcze jadę. O cholera. Uwaga, tutaj jest Securo Surf, więc oni są z nami, ci strażnicy są z nami, aczkolwiek no my mamy też problem. Znaczy nie wiem kto ma problem, bo ja mam minigana na przykład. O cholera. To jest piękna sprawa, miniganem. Ja zaraz tam wjazd na chatę zrobię. Zrób tam wjazd na chatę jak Jack Gadowski, kurde.
O kurde, Bela, ale dostał. A ty jeszcze jeździsz zamiast kurczę strzelać? No bo ja ich przejeżdżam. No też to jest jakiś sposób w sumie, nie? Ja tutaj z minigana sobie poradzę. Yoshi Hito ma Yoshi. Dostał z minigana. Lecimy, chłopaki. Sie? No hejka. Manko! Jezus. O cholera. Jakie te samochody są piękne, kurde. Ej, kolegowie, przyjechali kolejni hejterzy, trzeba ich kurczę zdezintegrować. Pewnie dają dislike. Pewnie dają dislike, nie wolno. Łapki w górę, skurczybyki. Dobra, już załatwione. Wszyscy żyją. Co? 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 Yoshi? Co? Co ja zrobiłem niby? Moje żyło. A moje stało. Dobra, przez przypadek ktoś rozwalił miniganem. Niestety ten pojazd, nie wiem kto to był. No ciekawe kto ma minigana. Nie wiem, ale musimy jeszcze raz dojechać, no sama przyjemność. No nie mówcie, że nie. Sama przyjemność. Ja polecam wam na przykład, o, zrobić coś takiego i do góry. Tak robiłem. Piękna sprawa. Lecimy tutaj. Yoshi się wczuwał. Jezus Maria, jak polecieliście we dwóch. Ale to fajnie wyglądało, kurde. Kto tutaj jest? Imir. Siemano Imir, co ty to robisz? Na antenę! Do nieba! Pomocy! Error! 3, co się stało? 2, zbagowałem 4, się. 2, 1, Imir się zbagował. Imir, gdzie jesteś? Pomocy! Gdzie jesteś? Lecę na autostradę. O Jezus, nade mną masz! Nie! Jezu! Ty chodź zobaczyć, co mi się z maską stało, Kipi. Jadę, czekaj! Nie wiem, czy będziesz to widział, ja zrobię screena ewentualnie. Jak coś. Dobra, ej, bo ja nie wiem jak stąd wyjechać, pomoc. Halo, pomoc. O. Ja chciałem rakietę teraz użyć, ale się nie dało. Nie, nie, no co ja robię? Jest, wyskoczyłem, udało mi się. Nie! Wpadłem do drugiego, nie! Dlaczego? Dobra, udało mi się! Udało mi się wyskoczyć, Boże. Jak dobrze, że to auto ma rakietę. Za łapki w dół! Zabiłem kogoś. Dobra, wysiadam. Minigana. Halo, minigana! Nie, 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 ja umrę! Ja umrę. Z rakietnicy, kurde, gdzie oni są? No, to chyba ono wszystko, dobra. No to już chyba po wszystkim, kurde. No i piękna sprawa. Także dziękuję wam za oglądanie. Wpadnijcie do chłopaków na kanały. Mam nadzieję, że GTA wam się podoba na moim kanale. Staram się troszkę więcej tego wprowadzić, żeby może jakaś aktywność się w końcu pojawiła. Zostawcie dużo łapek w górę, żeby po prostu... Elo! Elo! Yeah!